Sprzedaje pani w sklepiku szkolnym w Trójce od kilku lat, więc ma pani porównanie, jak to wyglądało na przykład w roku poprzednim, a jak to wygląda teraz. Więc jest bardzo ciężko, bo z produktów na rynku jest bardzo mało tych zdrowych, a jeżeli są, to są bardzo drogie, nie na kieszeń ucznia. Także utargi są zupełnie do niczego. Także trzeba się zastanawiać, jeszcze do końca miesiąca tak potrwa to, a dalej nie wiadomo, jak to będzie. Uczniowie nie są w ogóle zainteresowani tymi produktami, które teraz są na półce? Znaczy, jak są głodni, to kupują, ale to musiałam podzielić na przykład te rzeczy, zrobić na sztuki, bo cała paczka opakowań jest takie tutaj. No to ona nie pójdzie, nie zejdzie. No to na sztuki jeszcze, jak jest głodny, to przyjdzie tą jedną sztukę, dwie sztuki weźmie, nie? Dopytują uczniowie o chipsy, o jakieś słodzone napoje? Z chipsów to za bardzo nie pytają, bo już my nie mieliśmy tutaj chipsów, nie było ich. To tylko były kukurydziane chrupki różnego rodzaju. No ale w tej chwili to najbardziej o princesę, grześki, no takie te batony, nie? Czyli o słodkości. Czy to właśnie takie słodkości, mówiąc kolokwialnie, najlepiej się sprzedawały w poprzednich latach? To znaczy może nie tyle, że tego. No, byli uczniowie, którzy tylko kupowali, na przykład nie było takich uczniów, żeby kupowali nagminnie to, nie? Jeden dzień jak kupił, na przykład przyszedł jedna osoba, kupiła jeden batonik, to już na tym się kończyło. Albo grześka, albo batonik jakiś, to wszystko było, nie? To nie było tak, że on, na przykład jedna osoba kupowała non stop dziennie po trzy, po cztery, po pięć. Owoce bardzo na przykład słabo schodzą. Jeżeli ten miesiąc będzie taki, jaki jest w tej chwili, to nie da rady, nie wyrobi się człowiek finansowo, bo to trzeba i ZUS opłacić i za wynajem, to co to zostanie? Parę groszy. A jak wygląda sytuacja w pozostałych szkołach gminy? Okazuje się, że w Dwójce szkolnego sklepiku nie ma już od lat. Nie ma go również w Świebodzińskiej Siódemce. Z kolei w publicznej szkole podstawowej numer 6 do końca ubiegłego roku szkolnego sklepik był. Teraz już nie funkcjonuje. Wychodzi więc na to, że żadna z podstawówek nie ma szkolnego sklepiku. Mają go za to gimnazja, oczywiście Trójka oraz publiczne gimnazjum numer 1. Tutaj sklepik prowadzi spółdzielnia uczniowska. Kawiarenki działają także w świebodzińskich szkołach ponadgimnazjalnych. One również musiały się dostosować do obowiązujących od 1 września przepisów.